Proszę Państwa, oryginalnie w scenariuszu Muchy w szklance lemoniady w tym miejscu Stanisław Zygmunt wspomina swoją znajomość, swoją przyjaźń z Jackiem Kaczmarskim i mówi, że bardzo cenił nurt poświęcony Jacka, twórczości poświęconej opisywaniu obrazów. I wspomina o tym, że któregoś razu spotkali się, Jacek mówi, że właśnie napisał piosenkę Mistrz Hieronimus van Eckens, Hertogen Bosch zwany Boschem, i tak się ona Stanisławowi Zygmuntowi spodobała, że pamięta ją do dziś. I w tym miejscu Stanisław Zygmunt śpiewa ten utwór. No i tak się złożyło. Tak więc, proszę Państwa, Kuba zasugerował, że w tej sytuacji ja też powinienem coś zaśpiewać, ale ku mojej radości odpuścił mi ten tytuł. No ale że coś innego muszę zaśpiewać i zasugerował, proszę Państwa, pewien utwór, z którym się wiąże pewna historia. Otóż myśmy z Kubą w 2003 roku na takim zlocie miłośników twórczości Jacka Kaczmarskiego, jak tutaj, tylko że w Przemyślu, występowali. Ja nie wykonuję generalnie piosenek Jacka publicznie, natomiast tak się złożyło, że kiedy Jacek zachorował i odbywała się promocja jego wielkiej księgi, antologii poezji, Ale źródło wciąż bije, której miałem honor być redaktorem, Jacek poprosił, żebym ja zaśpiewał kilka piosenek, bo on już nie śpiewał, był już chory. I wtedy na tej promocji w Warszawie ja zaśpiewałem 5 utworów. No i z tego się potem zrodził pomysł, żeby właśnie w Przemyślu też wystąpić, i z Kubą występowaliśmy tam. I tak się złożyło, że wtedy w Przemyślu na tym zlocie, na tym koncercie, bo to nie tylko myśmy śpiewali, był Jacek. I po zaśpiewaniu nam 5 czy 6 piosenek, Jacek z końca sali, bo siedział na takim podwyższeniu, krzyknął: "Sen z Monachium!" I bo kiedyś tam bywając u Jacka, śpiewałem mu, znaczy taką, że tak powiem, bawiliśmy się w taką grę, że ja śpiewałem piosenki Jackowi, których on zapomniał. Jego piosenki, których nie śpiewał od 20 lat i zapomniał. I między innymi jest taka piosenka W czasy na zaproszenie ministra Urbana. Ona jest w tej chwili znana, dlatego że już niestety po śmierci Jacka udało się wydać boks, prawda, Arka Noego i suplement, w którym ta piosenka w wykonaniu autorskim Jackowym jest. Natomiast wówczas to była piosenka, o której Jacek myślał, że już świat zapomniał i już i ona nie istnieje. To jest utwór napisany w 1987 roku po jednej ze sławetnych konferencji prasowych Jerzego Urbana, w którym on mówił o tym, że dziennikarze Radia Wolna Europa szkalują tutaj PRL i władze PRL-u, i że ponieważ tak szkalują, to żeby przyjechali do Polski i zobaczyli, jak tu naprawdę jest. No i Jacek w 2 dni potem, już w kwadransie Jacka Kaczmarskiego w Radiu Wolna Europa, napisał na ten temat utwór. Także no, przyjdzie mi teraz ten utwór wykonać.